Witajcie kochani, dzisiaj obiecana lekcja powtórzeniowa, czyli sumujemy informacje zdobyte podczas lekcji o rolnictwie Danii i zestawiamy to z rolnictwem Węgier, tak? Czyli tak dzisiaj jest. Podsumowanie. Czyli dzisiaj nic nowego się nie dowiemy, ale sprawdzimy, ile pamiętamy z ostatnich dwóch lekcji. No właśnie, możecie to traktować jako takie przypomnienie przed sprawdzianem albo przed kartkówką, czymkolwiek. I oczywiście na końcu zadanie domowe dla utrwalenia. Wiadomość. Tak jest, będzie trzecie zadanie domowe. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba. Także zapraszamy na lekcję rolnictwo Danii i będzie podsumowanie. Geografia ze świnkami! To co, chłopaki, startujemy? Startujemy, jesteśmy zwarci i gotowi. To może na początek przypomnimy sobie, gdzie są położone te oba państwa, bo tu się pojawia już pierwsze podobieństwo. No więc oba w Europie oczywiście. No, oczywiście, że w Europie. A pokażesz tutaj wszystkim paczkiem, tak, dokładnie. Wskaźnikiem, słuchajcie, mamy Danię, tak? Przy okazji zwracam uwagę, Dania w północnej Europie, w północnej części Europy i mamy Węgry, tutaj zobaczcie, wciśnięta między inne kraje środkowej Europy, także mamy w innych częściach, ale oba w Europie. Jeszcze coś możemy powiedzieć na podstawie tej mapy, jak tak sobie oglądamy te dwa państwa na tle innych chociażby, to coś, co jest jeszcze podobne między nimi. Można powiedzieć, że oba państwa są nie za duże. O, właśnie, Polski. Dokładnie, nie są duże, jeżeli chodzi o powierzchnię, to są państwa niewielkie, natomiast różnica, która się już tutaj pojawia... Ja wiem! Tak? I, bo Dania leży nad morzem? Tak, ma dostęp tutaj pomiędzy dwoma morzami, jak widzimy. Węgry nie mają. Nie mają, mówiliśmy, no, że jest to państwo śródlądowe, bez dostępu do morza. Dobrze? No bardzo dobrze, ale słuchajcie, zostaniemy sobie w tym punkcie podobieństwa, więc zwrócimy jeszcze uwagę na podobieństwa, jeżeli chodzi teraz o ukształtowanie powierzchni, bo o tym całkiem sporo mówiliśmy w tej części, kiedy mówiliśmy o warunkach przyrodniczych. Czyli tak, jak spoglądamy, to zarówno Dania, jak i Węgry w ukształtowaniu powierzchni, bo taką mapę tutaj mamy, dominuje, słuchajcie... No są zielone, czyli dominują niziny. Dominują niziny, czyli jak najbardziej dwa państwa mają krajobraz nizinny. Do tego możemy sobie powiedzieć jeszcze, że podobieństwo jest też, jeżeli chodzi o klimat, bo generalnie klimat obu tych państw, też wspominaliśmy na lekcji, jest w strefach klimatu umiarkowanych. Natomiast oczywiście tam już się też pojawia różnica i o tym za momencik. Co jeszcze z podobieństw nam się powinno tutaj mocno zapamiętać? To co powiedzieliśmy, tak? To też powiedzieliśmy. A jak mówiliśmy o tych uprawach, słuchajcie, że bardzo dużo obszaru zajmują te uprawy, prawda? Ja bardzo pamiętam. No, Ferdynand. Zarówno w Danii, jak i na Węgrzech. Tak. 2/3 powierzchni kraju to są właśnie te użytki rolne. Dokładnie. A jak jeszcze sobie powiemy... No super, rewelacja! A jak jeszcze sobie powiemy, słuchajcie, co konkretnie jest uprawiane i potem też głównie na eksport wysyłane, to zarówno w jednym państwie, jak i w drugim dominowały nam co? Zboże! No pięknie, zboża. I tutaj tylko przypominam, mówiliśmy, że przede wszystkim nam była pszenica, tak? Ale też jeszcze pojawiały się takie zboże jak jęczmień, owies, żyto, także też się pojawiają i takie gatunki. Możemy jeszcze sobie powiedzieć, że oba państwa, tak jak mówiliśmy o tych różnych też czynnikach, które wpływają na rolnictwo, mają... A, przepraszam, jeszcze słuchajcie, uprawia się tu i tu, zapomniałabym do tych upraw. I ziemniaki były, tak, i buraki, o nich też mówiliśmy, i owoce, i warzywa. No, zwłaszcza owoce i warzywa są ważne dla nas. Mhm, no właśnie, zwłaszcza, chociaż to też będą za chwileczkę już różne różnice, przykłady różne i pokażą się te różnice między nimi, ale słuchajcie, oba państwa są też wspierane przecież, bo przecież należą do Unii Europejskiej i dostają te dopłaty takie rolnicy. No właśnie, idealnie. Wspaniale. Słuchajcie, i tak mniej więcej te najważniejsze rzeczy mamy podsumowane, jeżeli chodzi o podobieństwa. Czyli tu mamy podobieństwa. Tak, na zielono. Na jednej tabelce. W ramach takiego właśnie powtórzenia i w zasadzie wykorzystania jako też takiego podsumowania właśnie. No ale tych różnic będzie tutaj zdecydowanie więcej, bo jednak te państwa no, są inne, tak? Co zresztą widać już było, chociażby patrząc po mapie. Różnice takie na początku, jeżeli chodzi znowu o te warunki przyrodnicze i o tą taką część tutaj geograficzną. Czyli tak, jedno i drugie państwo wiemy, że leży w Europie, ale zobaczcie, już tu też zwracaliśmy uwagę. Dania na Półwyspie Jutlandzkim, co zresztą też, kochani, widać od razu i tam są też wyspy oczywiście, tak? Jeżeli chodzi o sam zarys tutaj państwa. Natomiast Węgry, środek Europy, bez tego dostępu do morza.
Oba państwa leżą, jak już mówiliśmy, w strefie klimatów umiarkowanych. Tak. I ten klimat jak najbardziej sprzyja uprawom i rolnictwu, rozwojowi rolnictwa, ale słuchajcie, klimat Węgier jest cieplejszy i pozwala nam na uprawę winorośli, słoneczników, czy ostatnio znanej nam dobrze, tak? Papryki. Bardzo smaczne warzywo, lubimy bardzo. Tak. Natomiast tak? Ale to jeszcze trzeba dodać, że Dania też klimat umiarkowany, ciepły, ale morski. No właśnie, ale ciepły, ale morski. Nie mogą mieć klimatu morskiego. Zresztą, to jeszcze też było widać na różnych mapach, które przedstawialiśmy też na naszych lekcjach, czy jakiekolwiek sięgnięcie, to te różnice, słuchajcie, widać właśnie, jak dokładnie się przyjrzymy. Średnio, słuchajcie, z tymi, średnia kolejna rzecz, różna, średnio żyzne gleby, czyli takie, które no w tym przypadku nam trochę gorzej wpływają na rozwój rolnictwa, jeżeli chodzi o Danię, tu mówiliśmy, że są te gleby bielicowe, te słabe. Oczywiście też znajdują się te brunatne, płowe, ale lepsze pod tym względem, żyzne, a nawet bardzo żyzne, bo występują tu czarnoziemy, bardzo żyzne gleby. Też gleby oczywiście widzimy brunatne, płowe na Węgrzech. Czyli generalnie lepsze gleby mają Lepsze gleby, bardziej żyzne pod tym względem, porównując do Danii, posiadają Węgry. Kolejne różnice, słuchajcie, czyli teraz takie w stosunku do tych czynników pozaprzyrodniczych i ogólna kondycja kraju, no to Dania, mówiliśmy, niewielkie państwo, ale zamożne. Natomiast Węgry w porównaniu do Danii, no to już średnio zamożne. To taka... Dania może bardziej, prosto rzecz, można bardziej, tak. Większe środki tutaj kierują. No i to jest dokładnie kolejny punkt. Po pierwsze, bardziej państwo wspomaga, jeżeli chodzi o zmechanizowane rolnictwo, tak? Mamy lepszą politykę rolną tego państwa, dobrze wykształconych rolników mają i więcej tych wszystkich nawozów zużywają. Natomiast przez to, że Węgry kiedyś należały do tego bloku wschodniego, co mówiliśmy, wpływy radzieckie, no to niestety ma to swoje też odbicie w historii i tutaj pokazało nam, że transformacja gospodarki dopiero później nastąpiła i dopiero później prywatni właściciele gospodarstw się pojawili, tak? I dopiero później te unowocześnienia metod pracy i lepsze produkty, jeżeli chodzi o jakość, się zaczęły pojawiać, tak? Zobaczcie, to też jest różnica, bo mówiliśmy, że jeden i drugi państwo, jeden i drugi kraj należy do Unii Europejskiej, z tym, że Dania od wcześniejszego oczywiście roku nam się pojawiło. Tak, właśnie chciałam zapytać. Od 1973. No, pięknie. A Węgry należą... Polska od 2004. No, czyli jest, zobaczcie, znowu różnica. To nam się przekłada na tym, że mamy też środki finansowe oczywiście w tym przypadku od dłuższego czasu albo od krótszego danego państwa. One dopływają płynnie. No, no właśnie, mają. Różnej wielkości były, no, bo tam dokładnie. Dostawała dłużej. I zobaczcie tutaj przewaga gospodarstw. Mówiliśmy, że jedne i drugie państwa mają oczywiście, natomiast tutaj w Danii, jak na takie niewielkie państwo, przewaga dużych gospodarstw, natomiast Węgry dominują tam, opowiadaliśmy, do kilku hektarów powierzchniowo, tak, małe gospodarstwa rolne. I jeżeli chodzi o takie jeszcze ostatnie do powiedzenia o tych różnicach, no to jeżeli chodzi o hodowlę, tak, zwierząt, mówiliśmy, że Dania... Przede wszystkim hodowla, stawia tutaj hodowlę bydła, tak? Mówiliśmy o tych bardzo wydajnych krowach, co dają nam to mleko, tak? Tych znanych właśnie. No właśnie są krowy duńskie. Duńskie, dokładnie. Jeśli chodzi o mleko. Oczywiście tam też trzoda chlewna ma istotne znaczenie, a na Węgrzech mówiliśmy, że z kolei no hodowla bydła, oczywiście trzody się pojawia, ale ma mniejsze zdecydowanie znaczenie, natomiast tam jeszcze wspominaliśmy w prezentacji, że i hodowla drobiu, tak? I nawet o owcach wspominaliśmy, z tego co pamiętam, tu akurat nie napisałam, ale tak. Też był taki slajd. Także zobaczcie, no niekoniecznie znowu tutaj jest to samo, chociaż pojawiają się punkty wspólne. I oczywiście, jak dalej widać, jedno państwo ma przede wszystkim, stawia na wyższe plony zbóż, tak, ziemniaków, a drugie z kolei ma wyższe plony buraków, czy na przykład tutaj, ze względu na to, że mieliśmy te winorośle, tak, i sady przede wszystkim też występowały, czyli rozwinięta produkcja wina będzie i soków owocowych, jeżeli chodzi o Węgry. Łatwiej w sklepie kupić wino węgierskie niż duńskie na przykład. Myślę, że spokojnie możemy się... No jakieś tam wina może nie robią Duńczycy, ale raczej Węgry. Tak, tutaj zdecydowanie o to i myślę, że spoglądając na półkę gdzieś tam możemy właśnie spokojnie znaleźć węgierskie też przykłady. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie. Jak widzicie, są i punkty wspólne i oczywiście jak zwykle są te różnice między państwami. A na to, żeby się to wszystko utrwaliło i nie było to tylko taką suchą tabelką czy zestawieniem, mamy oczywiście zadanie domowe. I tym razem świnki coś wymyśliły. Świnki? Jak to tym razem? Zawsze świnki coś tym razem coś takiego na podsumowanie. Najlepsza forma utrwalania wiedzy?
przecież to zabawa. Zadanie domowe, ale lepiej takie troszkę z humorem, trochę nietypowe i tak dalej. Czyli generalnie z wami. Tak, ja słuchajcie, tym razem trzeba wskazać, czy poszczególne cechy są charakterystyczne dla rolnictwa Danii, Węgier, a może będzie dla i dla Danii, i dla Węgier, czyli wspólne, a może będzie coś, co stwierdzicie, że nie pasuje do żadnego rolnictwa. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. Tu takie jest poletko jakby. Tutaj my jesteśmy Szlegami. A tutaj jestem Węgier. No jestem Duńczyk. No i zaraz zobaczycie, co tu będzie wyskakiwać. Różne takie. Na przykład bardzo żyzne gleby jedyneczka. I teraz musicie zdecydować, czy tutaj na to poletko pasuje do Węgier, do Danii, może do obu państw, czy na przykład do żadnego z nich. I tutaj jedyneczka piszcie. W komentarzu pod tym filmem jak zawsze. Nie, dwójeczka jest wsparcie rozwoju rolnictwa środkami z Unii Europejskiej. No i też piszcie, czy to pasuje do Węgier, do Danii, do obu, czy może do żadnego z tych państw. Dobra, później mamy bardzo wydajna produkcja mleka. Do kogo pasuje? Do którego do rolnictwa, którego kraju? Czwóreczka, co tu mamy? O, klimat umiarkowany, ciepły morski. Tu to jest taki czynnik, który pasuje tylko do jednego, znaczy właśnie nie wiemy do którego. Czy do któregoś z tych państw pasuje, czy do obu, czy do żadnego. Piątka. Niezimne ukształtowanie powierzchni. Czy to będzie Węgry, Dania, oba, a czy żaden? Szóstka. Rozwinięta produkcja wina. Który do kogo pasuje? Decydujcie. Siódemka. Dominacja upraw soi. Też zastanówcie się, czy pasuje do któregoś państwa, czy do obu, czy do... czy jak? Zobaczcie. Ósemka. Duże wsparcie rolnictwa dzięki zamożności państwa. A, czy to Węgry, Dania, oba? Czy macie żaden? Ja już tutaj wypatruję waszych odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. No, dziewiątka. Dominacja małych gospodarstw rolnych. Zastanówcie się, czy pasuje, do kogo pasuje. No i dziesiątka. Brak hodowli trzody chlewnej. Czyli któreś z tych państw na przykład nie hoduje świnek. Takich, nie takich jak my, tylko takich większych z kręconymi ogonkami. Słuchajcie. Tym razem będzie właśnie czas do niedzieli, do godziny 20 na rozwiązaniach. Czekamy właśnie w komentarzach pod tym filmem. A dzień później, jak zawsze, opublikujemy filmik na naszym Instagramie i Facebooku, gdzie podamy prawidłowe odpowiedzi. I pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy zmierzą się z zadaniem, także zachęcamy. A ja przypominam o programie Marchewka Plus. Jak ktoś rozwiąże, to dostanie do mnie marchewkę w komentarzu, także zachęcamy. Tyle od nas na dzisiaj. Pozdrawiamy, trzymajcie się.